Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Silent Hill 4. Jako że w pokoju sprawdziliśmy już wszystko uprzednio, to wskakujemy do dziury. No, Henry, powiedziałam, że wskakujemy do dziury. Dobra, to jednak widzę, stanowi problem. Czyli nie wskakujemy do dziury? Nie wiem, czy mogę tu coś zrobić, czy coś tu się zmieniło. Tu jest jakiś, nie wiem, o, schowek. Nic, nic. Tu jest telefon, mogę go odebrać? Nie, ale mogę wpisać jakiś numer. O Boże. Czy ja mam coś, może w notatkach jakiś? Tu. Nie, tu nie będzie na pewno. Tu coś może? Nie, wątpię, wątpię. Kurde, już nie pamiętam nawet, co w tych notatkach było. No nic. Nie wiem, co mam zrobić, jeśli mam być szczera. O, tu jeszcze jakieś drzwi. I patrzę, no właśnie. Dziwne rzeczy, Henry, pierzesz, wiesz. No i co? Może teraz dziura się naprawiła? Może po prostu miałam to sprawdzić? I proszę, niech to będzie to. Na szczęście. Cóż za logika, normalnie powalająca. A my straciliśmy całe 2 minuty filmu na jakieś... nie wiem... Cały czas słyszę ten dzwoniący telefon. Czy ja mam go odebrać? Zaraz. On był gdzieś tam. No dobra, spróbujemy coś pokombinować z nim. Bo to, że on dzwoni, to mnie... bardzo irytuje. O, tu jest duch. Ten telefon był w ostatnim pokoju. Chyba tym, prawda? A nie. Nie wiem. Czy ja tu już byłam? Nie, chyba nie byłam. O Boże. Tutaj też coś dzwoni. Nie wiem, czy to jest dobre... to, co ja teraz tu robię. Nie, tu chyba nic nie ma. Więc jestem trochę, że tak powiem... O Jezu! Czemu on mnie dźgnął tym? Nie, nienawidzę ducha. Gdzie był ten pokój? Taki... Tu był telefon, tak? Dobra, tu był telefon. Spróbujemy jakoś może go odebrać. To jest... No... No przecież tu masz telefon, człowieku! Dobra. Olać. Uciekamy stąd. Henry, uciekamy. Ja nie wiem, czy ja mam ten telefon jakoś w cudowny sposób odebrać? Czy to jest po prostu nierealne? Nie wiem. Szczerze, nie obchodzi mnie to. Mam to... Może tutaj. O. Bo już nie pamiętam, czy było tu coś ciekawego, czy nie. O, tu był telefon. Nie, to chusteczki tylko. To był dziennik. I duch. No, ej, no, jak ty mnie dźgnąłeś? Idź sobie ode mnie. Trzeba będzie chyba znowu wskoczyć do dziury. Zdecydowanie. Może tu coś było, czy nie? Nie było? Nie wiem, olać. O Boże, ta gra jest irytująca, naprawdę. Czasami bardzo. Trudno. To tak, ja robię cięcie, wskakuję do dziury, żeby się podleczyć i zaraz do was wracam. Jestem z powrotem, telefon dalej dzwoni, ale... My na razie to zostawimy w spokoju i
pójdziemy sprawdzać drugi korytarz, czyli te drzwi. Tak, zdecydowanie te. Dobra, jest piesek, załatwimy go, zanim zwoła kumpli, o ile takich tutaj w ogóle ma. Nie wiem, ja bym takiego psa nie lubiła, zdecydowanie. No ale swój swojego wyczuje i pewnie się zgromadzi w jakieś statko. O, użyliśmy kluczyka. Czy coś jest w kuchni? O, mogę ukraść coś z lodówki? Nie wiem. Dziwne mieszkanie, naprawdę. Ktoś... Ojej. Coś tu lata strasznie idiotycznego. Te uniki, patrzę, że w ogóle mi nie wychodzą. No, Henry, weź tu podobijaj może, co? A, już. Powiedzcie mi, czemu nietoperze wydają dźwięki jak jakieś muchy? Nie wiem, dlaczego tak jest. W sumie nie wiem, jak naprawdę brzmi nietoperz, ale tutaj nic nie ma. Czy to była taka chamska pułapka na mnie? Nie, wyjście jest tutaj, a tu mamy windę jakąś zepsutą, tak jakby... Oj, więcej wind. I w sumie nic poza tym, więc dobra. A nie, jeszcze sprawdzę sobie to. Aha, tu nic nie ma. Okej, więc wychodzimy. A, ten telefon mnie dobije zaraz, ale nie wiem naprawdę, jak mam go odebrać, albo zadzwonić, albo cokolwiek zrobić. Okej, będziemy sprawdzać kolejne pokoje. Jezus. To mi wygląda normalnie jak jakaś izolatka, ale dobra, tam... Nic, nic. No nie wiem, Henry, może mają jakieś health drinki w lodówce, albo ewentualnie cokolwiek do jedzenia. Kraty w oknach. Dziwni ludzie tutaj mieszkają. Tyle wam powiem. Zamknięte. O, tu jakieś też zamknięte. O. Tu w ogóle zakratowane. Nie wiem. Słyszę pieska. Dziwne, że on mnie nie słyszy. Henry tak tupie, jakby miał jakieś, nie wiem, obcasy normalnie. Henry, może masz obcasy tak naprawdę, tylko ukrywasz to przed nami. Aczkolwiek... Nie wydaje mi się. Ale same jakieś suchary, które w sumie nawet nie wiem, czy miały być śmieszne. Ojej, tutaj to wszystko tłoczy się przy lodówce. Nie, myślałam, że... przy lodówce, a to się po prostu tłoczy tutaj. Tak, zabijmy to wszystko, zabijmy. Tak, podepcz sobie. Podepcz, bo one nas zdepczą. Chyba nie, nie zdepczą, nie mają... Okej, coś śmierdzi, więc otwórzmy lodówkę. Może to zepsute jedzenie albo zwłoki. Nie wiem, co tam masz. Zdechły kot, świetnie. I czerwona kartka. Wzięliśmy czerwoną kartkę? Nie możesz nic więcej... Nienawidzę cię, koleś. Dobra, gdzie to jest? Ja przybiegnę się do dziury, zostawię kilka niepotrzebnych nam rzeczy i zaraz was wrócę. Okej, jestem z powrotem. O Jezus, miałam wrócić do was w tamtym apartamencie. No, ale chyba jednak nie. Nie wiem. Coś tu słyszę strasznego. Nie podoba mi się to. To było tutaj? Tak, to było tutaj. Oj, no zdepczmy to wszystko i weźmy sobie kolejną połówkę. Dobra, myślałam, że może to połączyć, ale jednak nie. Dobra, nic więcej tu nie mamy w tym pokoju chyba, ale... O, jakieś drzwi. Może to tutaj dzwoni ten telefon, bo tamten był jakiś taki milczący. Nie, jednak nie. Idziemy. Dobra, przejdźmy się tym korytarzem do końca, chciałam powiedzieć. Aha, dobra, w dobrą stronę przynajmniej się kieruję. To jest pocieszające. Okej. O! Zobaczcie, mamy shotguna i naboje. Koleś! Shotgun i naboje. A ty się zainteresowałeś... Aaaa! Akurat nabojami. Aaaa, dobra, tu chyba... O, patrzcie, jaka piękna broń. Ktoś dziwny tu mieszka. Czy my nie możemy nic wziąć? Naprawdę, ojejku, szkoda trochę.
O, tu jest coś. Tu jest coś i duch. Duch idzie za nami. Duch idzie. O Boże. Henry, sieroto jedna. Biegniemy dalej. Wracamy. Ja chcę wyjść stąd. Oczywiście żadnej broni Henry nie może podnieść. Zobaczcie. O. O, no właśnie. A, tylko modele jakieś. A, szkoda. Zapewne repliki po prostu. Szkoda, że nie możemy tego podnieść. No... Tak byśmy może przynajmniej jakiś respekt mieli, gdybyśmy tak się obładowali bronią rodem z, nie wiem, Left 4 Dead albo The Walking Dead. Serialu oczywiście mam na myśli. Aczkolwiek gra też jest świetna. Okej, okay, mapa. Sprawdziliśmy już tutaj wszystko. Te drzwi dalej pozostają zamknięte. Niestety. No to nie wiem. Chyba musimy iść z powrotem na górę. Zapewne włożyć te kartki pod jakieś tam drzwi. Czemu nie mamy numerów apartamentów poznaczanych? Nie wiem. Gdzie mam iść? Chociaż... Ej, czekajcie! W sumie to teraz mamy te klucze do apartamentów, więc... A właśnie, możemy je wszystkie posprawdzać. Jakaś nieciekawa kuchnia. Widzę na tym piętrze wszystko takie raczej spokojne wygląda. O, tu jest telefon. Ale nic, to nie ten. Tu coś stoi, ale też nas nie obchodzi. Może to jednak ten telefon, co, Henry? Nie, 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 nie. Szkoda. Ej, no nie wierzę, że tu kompletnie nic nie ma, dobra. Skoro nic, to sprawdzamy kolejne drzwi. Jezu, nie wiem czemu zaczęłam machać tym baseballem. Z duchami to zaczyna być naprawdę skomplikowane. Czy tu coś było, oprócz tych butelek, oczywiście niezliczonej ilości wręcz. Coś tak czuję... O, o, tu jest jakieś coś, nie? Wydawało mi się. Naprawdę ciężko jest się poruszać w tych malutkich pomieszczeniach. Jako, że duchy nas tu ścigają. Oj, jakaś zakrwawione ubranko. Papierek, dobra. Musimy go zostawić pod 302 koniecznie. Zamknięte, zamknięte. Uciekamy stąd. Uciekamy, powiedziałam. Henry, a duch nas goni, duch nas goni. Dobra, jeszcze jedne drzwi tam będą, czy nie będą? Chyba są. No, są jasne, że są. Czemu miałoby ich tu nie być? I zaraz... O, telefon. Odbierzmy wreszcie. Aha, nikt z drugiej strony tam. Ej, to jest ten pokój przecież, ten taki... O, obrazy. Wydaje mi się, od razu takie moje pierwsze skojarzenie po zobaczeniu tych... no nie to, o to, o to obejrzyj. A, dobra. Wydaje mi się, że to są portrety mieszkańców tego całego budynku. No, zobaczcie. Więc w każdym... Jakby każdy obraz przedstawia rodzinę. No, a my zwiedzając ich... No właśnie, facet z alkoholem, to chyba u niego tam te butelki były. Zawsze w każdym budynku chyba musi się trafić jakiś maniak, który lubi koty swoją drogą, no nie? Tak mi się jakoś wydaje. No zobaczcie, że oni... Jakiś grubas grający w gry wideo. Też taki zawsze wszędzie jest. Chociaż... O, tu jakieś łóżko. Bardzo brudna pościel. Najwidoczniej od dawna niezmieniana. No bo po co zmieniać pościel, bo w ogóle ją prać? Prać cokolwiek, skoro można malować dziwne obrazy. Mapa, czy ja... Jeszcze jedno tam pomieszczenie zostanie... Zaraz.
Na mapie są zaznaczone jakieś drzwi, których nie możemy otworzyć, a ja w końcu nie wiem, czy je sprawdzałam, czy nie. Brawa dla mnie. Aha. To o te drzwi chodziło. No nic. Szkoda, że Henry nie zaznacza jakoś drzwi, których kompletnie nigdy, pod żadnym warunkiem nie możemy otworzyć. O, zobaczcie, to jest chyba to starsze pani, duch raczej tej starszej pani. A dobra, to tylko nietoperze. Już myślałam, że to duch. Ej, czy one trzymają klucze, czy to nóżki? Tak. Latające klucze. Chyba się za dużo Harry'ego Pottera naoglądałam. O, coś jest w ścianie, jakieś dziury. Ale nie możemy przez nie zajrzeć. No i duch nas zaczyna atakować. I tu chyba nic nie ma, więc... No, wynośmy się lepiej stąd, czym prędzej. Póki zaczną oddziaływać na psychikę Henry'ego. Dobra, dobra. Czy to był wózek inwalidzki? Nawet nie zwróciłam uwagi na to. Nieważne. Ja chcę stąd uciec, Boże, duch wyłazi ze ściany właśnie. On nie będzie mnie dogonił, prawda? Nie będzie. Chyba nie będzie. Więc sprawdzimy teraz apartamenty po drugiej stronie. Miejmy nadzieję, że to dobry pomysł. Na razie żadnych duchów, z czego ja się cieszę ogromnie. Oj, znowu pusty pokój. Aha, czy było mi gadać, że żadnych duchów? O, tu jest coś przecież, nie? Nie mogę tego zobaczyć. Czy tu coś jest? Nie, nie ma. Świetnie po prostu. Tak, te duchy nam naprawdę przysporzą wiele kłopotów. Tu leży jakaś kasetka, którą ja bym chciała bardzo. No, weź już. O. No nie no, jeszcze się nam Henry zablokował. O, tu... Tu coś leży przecież. Mogę się nad tym poznęcać? Najwidoczniej mogę, ale... nie bardzo widzę sens w sumie tego. Dobra, uciekajmy stąd. I mapa, mapa, gdzie my jesteśmy. To jest dziwne. Nieważne, nieważne, po prostu wszystko jest nieważne. Tamten duch już nas nie ściga. Czyżbym go zabiła? Ja myślałam, że ich się nie da zabić. Ale dobra, tam... Jakieś zabawki. Aaaa! Pies! Cholera, no, kto by się spodziewał. Nie no, w sumie szczęśliwa rodzinka z dzieckiem, no, pieska oczywiście trzeba mieć, prawda? Czemu nie? Tylko później zaczyna się problem z wyprowadzaniem i w ogóle co? O, słyszę jeszcze jednego chyba cholernika gdzieś tutaj. O, jakieś łóżka piętrowe. Nie wiem, dlaczego skojarzyły mi się z Auschwitz. Jakieś takie pryczowate. No, piesek. Nie żyje? Nie, chyba żyje, chyba żyje. A może dopić go już mam? Dobra. Dziwne zwierzę. O, tu jest jakiś notesik i telefon. Nie, nie obchodzi nas? Nie obchodzi. Łóżeczko również chyba nas nie obchodzi. No, trudno. Czyli który to jest pokój? Okej, okay. Chyba calutki sprawdziliśmy. Znaczy pokój, no. W zasadzie to całe mieszkanie. No ale dobra, tam... A, lodówki nie mają. A właśnie chciałam powiedzieć, że trzeba sprawdzić, czy możemy okraść zawartość lodówki. O Boże. Skąd my przyszliśmy? Jeszcze jeden apartament nam został. Te psy nie żyją? Nie żyją. Dobra. Coś, ale dużo krwi tutaj jest. I tu jest dziwny koleś. Rewolwer, mogę to wziąć? Nie możesz trzymać nic więcej. Nienawidzę cię, koleś, naprawdę nienawidzę. Mamy... Ta, a w ogóle go... Może Henry nie widział tego stojącego tam
psychopaty. Dobra. Skoro tak sprawy wyglądają, no to znowu musimy wrócić chyba się do naszego pokoju. Albo zaraz, gdzie był 300 czy 202? Gdzie ja miałam zostawiać te kartki? Nie wiem. Wieście dwa? Zaraz. Gdzie jest? No Boże, czemu ja nie wyszłam? To chyba... Ej, mamy jakieś te kartki? Mamy, powinniśmy je zostawić. Tylko pod którymi drzwiami je się zostawiało? Pod 202? Nie jestem pewna i to mi się nie podoba. Nie wiem, może tak, chociaż w końcu on jest otwarty, ale no dobra. Nie, czyli pod 302 albo 102. No nic, trudno. Troszeczkę się nabiegam tutaj, w tę i z powrotem. No ale dobra, więc wróćmy do naszego mieszkanka. Myślę, że na razie już tutaj się z wami pożegnam, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, a na razie cześć wszystkim, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.